Cześć, słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was z balsamami na solarium. Tak jak widzicie, tu są ceny, ja je mam za darmo, bo jak idę raz na jakiś czas, to sobie od Pani dostaję w prezencie za to, że kupuję po prostu karnet. I że jak dostaję w prezencie, no to nie muszę płacić tam tych 5-6 zł. Ja się cieszę, no bo to jest w kieszeni. Oczywiście ja jakbym nie dostawała, to bym nie kupiła, no bo byłoby mi szkoda pieniędzy za 12 ml 6 zł płacić na raz to mieć, no to trochę mi szkoda było pieniędzy, więc po prostu bardzo się cieszę, że to mogę dostać za darmo i przetestować. I tak jak zawsze Wam mówię, raz na jakiś czas mam. Wiecie, ja sobie nie zawsze od razu robię recenzję, tak? Czekam, odczekuję jakiś czas i po prostu je magazynuję, więc potem po prostu nieraz się zdarza tak, że są pod rząd 2 czy 3 filmiki, a potem długo, długo nic. Po prostu nie, no nieraz tak się zdarza, tak? W każdym razie, co mogę na ten temat powiedzieć? Tak jak jest napisane bronzer, to są dwa takie same. Jeden jest inny. Słuchajcie, one są mega nabronzowane, czyli po prostu mają sobie bardzo dużo bronzera. Ja nienawidzę bronzera, po prostu dostałam takie, to wypróbowałam. Już po smarowaniu się tym, pierwszy jest efekt ok, spoko. Może zapach nie jest fajny, bo to jest typowo chemiczny zapach i tego czekoladowego, ciastkowego i tych typowo z bronzerem, z proteinami. Zapach jest chemiczny. I teraz słuchajcie, pierwszy raz jak się posmarowałam, ok, poszłam sobie na solarium, opaliłam się, wracam do domu wieczorem, wiecie, wieczorem zawsze opalenie słoneczna też zawsze wieczorem jest widoczna najbardziej, więc faktycznie bardzo mi się to spodobało. Mówię, będę szła następnym razem, to jeszcze raz się maznę. I słuchajcie, i pod rząd tam po paru dniach sobie poszłam, no i ten drugi widocznie jeszcze mi nie zszedł ten do końca, maznąć się znowu bronzerem tym, okazało się, że zrobiłam sobie zacieki. Zacieki najbardziej widoczne są po wewnętrznej stronie rąk, czyli tak jak łokieć, tylko z drugiej strony. No i na piszczelach nóg, tak jak są gdzieś kości, tak? Źle po prostu rozprowadziłam. No ja mówię, ja nie lubię, bo ja nie umiem rozprowadzać bronzera. Ja miałam dwa razy w życiu samoopalacz, czyli to samo co bronzer, tylko w większych ilościach. Nie, nie, nie. No więc tutaj dostałam, przetestowałam, nie, zrobiłam sobie zacieki, musiałam się wyszorować, pożyczyć od Julii jej ulubionego peelingu, bo taki tylko jej został. No i wiecie, spilingowałam, to co się opaliłam, nic to nie dało. No ale okej, było, wiecie, no czyste ciałko, pięknie wypilingowane, pachnące i tak dalej. No i za kilka dni posmarowałam się tym specyfikiem, czekoladowy, bronzer, takie piękne ciacho, już chcecie je zjeść. Pachnie też ładnie takim lekkim ciastem, pieczeniem ciasta, ale przewyższa, tak jak mówię, chemiczny zapach. No i tu dopiero schody. Ten to dopiero miał bronzera. Słuchajcie, ja już po posmarowaniu się i wróceniu z solarium, to minęło powiedzmy około 4 godzin, bo jeszcze byłam w mieście, zrobiłam zakupy i poszłam sobie na solarium i wróciłam do domu. Słuchajcie, jak ja się rozebrałam, dobrze, że nie miałam nic białego. No co prawda skarpetki miałam białe, tak, bo ja chodzę tylko w białych skarpetkach, miałam białe skarpetki, no to tak jak skończyła się gumka, tak gdzie się uciska tą gumkę na kostce, no to taki znak został po prostu, wiecie, no źle rozsmarowane, zacieki się zrobiły i po prostu na skarpetce zostało, więc masakryczny wielki bronzer, co tak ciemno się zrobiło, będzie padać znowu. Maksymalny bronzer, ilość bronzera w bronzerze, nie polecam, jeżeli ktoś nie umie tak jak ja rozprowadzać, to będzie niezadowolony, zły i popsuje mu się cały dzień. Kolory obydwóch są takie beżowo-żółtawe i taki bardzo gęsty, bardzo, bardzo gęsty, wypływający balsam. No ja Was przepraszam, ale cały czas mnie męczą te oskrzela. Niewyleczone zresztą. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Do jutra. Pa, pa.